No dobra, więc mamy taką sytuację. Mamy dzisiaj 7 maja 2022 roku. Jesteśmy 2 dni po ostatniej podwyżce stóp procentowych. Niektórzy mówili, Tak. że będzie o 100 punktów bazowych, inni, że o 125. Mało kto się spodziewał, że o 75, ale jest o 75. Na dzień Tak dzisiejszy jest. stopa referencyjna NBP-u wynosi 5,25 i WIBOR 3-miesięczny 6,33 Tak i jest. 6,55 chyba 6-miesięczny. Aleśmy się wykuli na blachę, matura była niedawno. Jedna rzecz, Ronald, nie wiem, bo też Cię o to chciałem zapytać, jak Ty uważasz? Ja gdzieś wyczytałem, że jak mamy silny trend zwyżkowy, to ten WIBOR mniej więcej do 1% różnicy dobija versus referencyjna, ale że jak już ten trend zwyżkowy się spłaszczy, to gdzieś dojdzie do 0,30, 0,40. No to zależy, jak długo będzie ten WIBOR niezmienny, jeżeli, znaczy nie będzie zmieniany. Jeżeli będzie cały czas taki sam, no to, to rzeczy się równają z sobą, można dokładnie, powiedzieć. Dokładnie, dokładnie. Czyli można powiedzieć, że na dzień dzisiejszy to nie koniec podwyżek stuprocentowych. Ja pamiętam, jak my się zakładaliśmy, nie wiem, czy pamiętasz. Ja oczywiście, zrobię odnośnik do odcinka, w którym o tym rozmawialiśmy. Jak my się zakładaliśmy, że ceny, że stuprocentowe na pewno nie spadną do końca roku, a później, sorry, na pewno nie wzrosną, że jeszcze spadną, tak było, i że później wzrosną. Tak, zakładaliśmy się, o ile spadną, zanim zaczną rosnąć. O ile spadną, zanim zaczną rosnąć. Prawda, tak było. No dobra, no ale mamy okres, jaki mamy. Wszyscy mówią, że to nie koniec. Inflacja zmierza do 20%. Takie gdzieś słyszałem już opinie. Zresztą ja nagrałem taki film. Mamy tarczę antyinflacyjną, a inflacja jest 13%. 13,2 chyba, bo oczy za... Tak, za, tak. Mówimy oczywiście wiecie. O CPI, nie? Czyli no tak, nie wiemy tak naprawdę, jaka jest ta inflacja. No zależy od... Każdy ma swój inny koszyk inflacyjny, wiadomo, tak? Ja dwie prywaty. Nagrałem 2 filmy na ten temat w zeszłym roku. We wrześniu już nagrywałem na temat nowego układu, gdzie prognozowałem przerzucalność podatku na poziomie 70% paru, czyli prognozowałem wzrost inflacji o między 3 a 5% tylko przez nowy ład. Pewnie tak jest, bo możemy to zaobserwować w marcu, lutym, kiedy przedsiębiorcy po raz pierwszy zapłacili wyższy ZUS. I druga rzecz, którą, o której mówiłem, to była kwestia cen w sklepach, że ceny w sklepach już w październiku rosły więcej niż 10%. Nie? I teraz tak naprawdę ta inflacja CPI do tego dotarła. Mogę coś tu dodać? Proszę bardzo. Na ten moment, jak to nagrywamy, to jakby jest taka informacja od strony rządu, w zasadzie od NBP, że no NBP chce przeciwdziałać inflacji poprzez takie drastyczne, znaczy mocne, wyraźne podwyżki stóp procentowych, po to, żeby no de facto ludzie mniej wydawali, nie było ich stać na to. Natomiast z drugiej strony, od strony rządu, są bardzo duże wydatki takie fiskalne. Rządowe. No chociażby ma być dodatkowe 120 miliardów złotych na wojsko, które jak zostanie pompowane w gospodarkę, no to znowu może być inflacja, prawda? Tak, i wszystkie programy pomocowe, już nie mówimy tutaj o wszystkich plusach i tak dalej. My jakby, znaczy ja staram się nie komentować polityki fiskalnej za bardzo, bo komentowanie polityki fiskalnej z reguły jest polityczne. Z reguły staram się komentować politykę monetarną. Ona też jest trochę polityczna, tak? No bo to też jest polityczna, ale przede wszystkim celem tego filmu jest takie zastanowienie się przez nas, jako osoby, które już trochę czasu obserwują i rynek, i makroekonomię, i kredyty przede wszystkim, no bo jednak mamy te kredyty, no ja mam kredyty, nie jedną hipotekę, czuję ten wzrost rat. No i teraz pytanie właśnie, jaki mamy wpływ na kredyty, to wiemy mniej więcej, bo czujemy w portfelach, ale jak to będzie wyglądało w przyszłości i postaramy się tutaj zaprognozować. Ronald ma do tego specjalny rekwizyt. Za chwilę go wyciągniemy. Będziemy prognozować w oparciu o bardzo ważny rekwizyt. Tak. Ale zanim to się wydarzy, to ja bym chciał poruszyć takie dwa tematy. Pierwszy taki, jak można ewentualnie patrzeć pozytywnie na to, co się dzieje, czyli jak będzie można ewentualnie wykorzystać tą sytuację z punktu widzenia czy przedsiębiorcy, czy osoby w ogóle przeciętnego Kowalskiego, na tym rynku obecnie w Polsce. I druga sprawa, jak myślisz, czy te stopy procentowe i kiedy zaczną spadać? Okej, no to zacznę od końca. To jest jakby druga sprawa. No wczoraj prezes Rady Polityki, prezes NBP, pan Glapiński Adam, powiedział, że według niego pod koniec 2023 lub na początku 2024 roku będą obniżać stopy procentowe. Co no jest, słuchajcie, tak, no jest to science fiction, bo do końca nie wiemy, kiedy to się wydarzy. Poza tym, że to będzie wtedy, kiedy zacznie spadać inflacja. No to jest jakby jasne, tak? Tak.
Natomiast, co ważne, jeżeli zobaczymy na historyczne wykresy inflacji, żeby inflacja została zduszona, do tej pory zawsze NBP dawał stopy procentowe wyraźnie wyżej niż inflacja. Dzisiaj mamy inflację 13, stopę procentową na poziomie, no, stopę bazową na poziomie 5,25. Także jeżeli byśmy szli tym scenariuszem, że powinna być wyżej stopa procentowa, no to mielibyśmy stopę na poziomie 15, WIBOR na poziomie pewnie 17, tak? I tak by to wyglądało. Nie masz wrażenia, że trochę nasi rządzący przestają panować nad tym zjawiskiem, że faktycznie mamy tak, że polityka monetarna idzie w kierunku obniżania stopy, zwiększania stopy procentowej, obniżania inflacji, ale z kolei właśnie polityka fiskalna, która ma chronić Polaków przed negatywnymi skutkami inflacji, nakręca tą inflację, już nie mówię o wojnie, tak? I teraz pytanie jest takie, ja jestem optymistą raczej, wiesz, i z jednej strony patrzę na przykład na to w ten sposób, że jeżeli mamy faktycznie stopę procentową 3 razy niższą niż inflację, no powiedzmy, prawie 3 razy niższą, to w tym momencie moje kredyty hipoteczne, które mam, absolutnie nie opłaca mi się nic z nimi robić, ponieważ ten dług mi topnieje 3 razy szybciej niż nadąża mi wzrastać rata, prawda? Więc na razie jest ok. W momencie, w którym te pieniądze, ta inflacja będzie zrównana z poziomem stopy procentowej, no to chyba trzeba się będzie zastanowić nad tym, jeśli masz jakąś gotówkę, żeby po prostu nie spłacać tych kredytów. Co ty o tym myślisz? Czyli nie nadpłacać. Nadpłacać. Znaczy, no, zawsze będę się do tego odwoływał, że jeżeli powiedzmy, ktoś może te pieniądze albo nadpłacić, albo zainwestować gdzieś. Okej, nie mówimy właśnie o inwestowaniu na wyższy procent, tak. Nie mówimy, no, ale to jest bardzo istotne. No tak. No, na przykład ty jesteś przedsiębiorcą, ja jestem przedsiębiorcą, wiele przedsiębiorców nas teraz ogląda, niekoniecznie związanych z nieruchomościami. Tak. Oni wiedzą, jak u siebie w biznesie zarządzać gotówką, żeby obrócić tą gotówką, żeby zarobić więcej niż te, powiedzmy, 10% w skali roku, tak, 15 tak, i tak dalej. Tak, tak, tak. Więc niekoniecznie chodzi o to, żeby, wiecie, nie wpłacać hipoteki, tylko zrobić flipa lub kupić mieszkanie na wynajem. Tak, tak, tak. Tylko po prostu, jeżeli znasz się na swoim biznesie, rozumiesz, że te pieniądze może lepiej, no to czemu nie? Tak. No samochód możesz kupić. Masa jest sposobów, tak? No, ty podajesz znowu kolejne jakby rzecz, którą robisz, znasz się na tym, rozumiesz to, tak? No, ktoś inny może sprzedawać cokolwiek innego. Tak, ja jestem bardzo ciekaw, bo czekałem rok na samochód, już się zdążyłem na Instagramie wypłakać, że przyszedł zupełnie inny niż zamówiłem, okej? Okay? Natomiast sytuacja jest taka, dlaczego jestem ciekaw? Bo, bardzo ciekawe czasy. Tak, bo mam taki plan, żeby ten samochód od razu wystawić na sesję, zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i na pewno pochwalę się w jakimś materiałach, czy faktycznie dało się zarobić. Przez co? Przez to, że rok czasu czekałem na auto, nie? No to jest już w ogóle kosmiczne. Czyli zamówiłeś normalnie z salonu, powiedzmy, tak? Tak. Przyszedłeś tak. do salonu, skonfigurowałeś, przyjechało inne, przyjedzie inne, a przyjedzie jeszcze inne. Tak, miał być czarny, będzie szary, miał mieć jasny środek, będzie miał czarny środek, miał mieć felgi duże, będzie miał mniejsze, no i tak dalej, i tak dalej. No dobrze, to z jednej strony jest tak, jak wracając do aktualnej naszej sytuacji, mamy faktycznie niskie stopy procentowe w relacji do tego, jaka jest inflacja. I chciałbym, żebyście zrozumieli, że jeżeli myślicie kategoriami, że powiedzmy, no ty nie musisz, znaczy nie chcesz być jakby tutaj polityczny i tak dalej, natomiast ja jakby wejdę w te buty, ponieważ no, trzeba rozumieć, że jest bardzo dużo kredytobiorców w Polsce, ale większość jest bez kredytów. I zdecydowanie nie będzie dla rządu najważniejsze to, żeby ratować kredytobiorców, tylko inflację zdusić. Tylko to, żeby oni następne wybory wygrali. Więc różne rzeczy mogą robić po drodze, i pomóc kredytobiorcom, i nie pomóc, i zdusić inflację. Wiemy, co to znaczy. To znaczy, że będą stopy procentowe strzelać w górę. Mogą strzelać. Okay. Jak popcorn dosłownie. Jak popcorn. Ty jesteś zwolennikiem teorii i to jest bardzo ciekawy temat, który chciałem poruszyć. Teraz cię biorę ad hoc, bo nie mówiłem ci, że o tym będziemy rozmawiać. Jesteś zwolennikiem teorii, że ceny mieszkań nawet nominalnie, uwaga, pierwszy raz na moim kanale to pada, odkąd kanał istnieje, będą spadać. Ja osobiście uważam, że nominalny spadek cen przy tak potężnej inflacji jest mało prawdopodobny, realny jak najbardziej, cen mieszkań oczywiście, mówię o tym. No i słucham pana specjalisty od kredytów. Jeżeli ktoś by mnie zapytał ad hoc, czy ceny będą rosły, powiedziałbym i mówiłem to niejednokrotnie na naszym polskim rodzimym YouTubie, że ceny będą dalej rosnąć. Okay. Ale jak mam chwilę więcej na to, żeby rozwinąć swoją myśl, no to trzeba rozumieć, że nieruchomości nie jest równo. Okay. Są mieszkania małe, duże, w takiej, a nie innej lokalizacji i tak dalej. Więc dlaczego uważam, że ceny najpierw będą hamować, a później będą spadać? Tak? Bo jakby trzeba to zrozumieć, że to słuchajcie, to nie jest... Znaczy wzrost będzie hamował, a później będą spadać. Tak, tak, tak. Czyli no, według mnie jesteśmy na górce, zaczniemy hamować i nawet nominalnie niektóre z nieruchomości będą tanieć.
Niektóre, nie wszystkie. To znaczy? Te, na których jest najmniejszy popyt już dziś. Najmniejszy popyt będzie i jest już dziś. Czyli duże mieszkania, które były kupowane najczęściej w kredycie, na które dzisiaj ludzi po prostu nie stać, bo ich zdolność kredytowa drastycznie spadła. No, racja, tak. Odpowiada za to oczywiście no, po prostu podwyżka stóp procentowych, no bo jednak ktoś, kto miał zdolność na 1 000 000 złotych, powiedzmy jeszcze we wrześniu 2021 roku, no to potrzebował legitymować się dochodem na gospodarstwo domowe, jeżeli nie miał żadnych zobowiązań. W okolicach 10-11 tysięcy złotych na rękę. Tak, dzisiaj potrzebuje zarabiać w okolicach 22 tysięcy złotych na rękę, żeby mieć milion i za miesiąc już pewnie 24, za 2 miesiące 26. Popatrz, jak się społeczeństwo bogaci, żeby wziąć kredyt. Nominalnie, oczywiście żartuję. Więc popyt drastycznie spada. Końcówka 2021 roku. Ludziom się wydaje, że większość mieszkań na rynku pierwotnym była kupowana za gotówkę, bo przecież wszyscy kupowali za gotówkę. Nie była. 68% kupowała w kredycie, 32%. Tak. I to są dane NBP. Ale wiesz co, nie ale, moje. Tak, ale nie wiem, czy analizowałeś cały rok, bo kwartał faktycznie był dziwny. Było bardzo dużo mieszkań kupowane w kredycie. Nie wiem dlaczego. Znaczy, no, możemy szukać powodu. Widziałeś, co w wiadomościach gadają? No co? Że no, jak mieszkanie, to nie teraz. Że to jest zły moment na zakup nieruchomości. To, na Polsacie wydarzenia tam chyba są taka jest. No, obejrzałem i z chęcią oglądam tego typu dzienniki, jak mówią jakieś coś z mojej branży. No bo chcę rozumieć, jakie są nastroje, jakie oni opinie tworzą, puszczając taki materiał w Polskę. No i raczej sentyment, tak to chyba można nazwać, jest negatywny na nieruchomości. I to może być okazja, chodzi mi o to, że no, mogą się pojawić okazje cenowe. No właśnie, no i teraz dochodzimy do tego momentu, bo nie przewidujemy na razie spadków stóp procentowych. Dokończę jeszcze, bo wielu osobom może się wydawać, że jeżeli ja mówię, że dojdzie do spadków cen nawet nominalnych, to się wydarzy za tydzień, za miesiąc. Nie, rynek nieruchomości bardzo mocno, znaczy bardzo wolno reaguje. Tak, te drastyczne podwyżki stóp procentowych, one mają faktycznie przełożenie na ceny, a jeszcze to się nie wydarzyło, zwróćcie uwagę. Już mamy siódmy miesiąc rzędu i to się jeszcze, więc nie będę tutaj mówił, już? No dawaj, wyciągaj. Słuchajcie, to nie jest to, co myślicie. To jest kula. To jest głowa Lego, która imituje kulę. Wróżymy. Musimy teraz wróżyć. Kiedy te stopy procentowe spadną? Proszę bardzo. Wróżbita Ronald. Mina jest taka pozytywna. Tak, bardzo pozytywna. Bardzo pozytywna tak. Mina. No to są jaja, słuchajcie. Ale tak na dobrą sprawę. Nie wiemy, kiedy oczywiście ceny zaczną spadać, aczkolwiek no, popyt, przynajmniej na rynku pierwotnym, no, widać te symptomy, że on spada. To są fakty. Widać symptomy, też się trochę mniej buduje, natomiast ja też od razu będę teraz troszeczkę przeciągał ten włosek w drugą stronę. No jednak, gdybyśmy patrzyli na lukę mieszkaniową, która jest na rynku i powiększenie tej luki przez napływ ludności z Ukrainy, no to wychodzi nam, że gdyby, nie wiem, 1 000 000 Ukraińców został, no to przez 3 lata budujemy tylko dla Ukraińców, nie? Przepraszam, źle. 1 000 000 Ukraińców, no to powiedzmy 3 osoby na mieszkanie. Tam 250 tysięcy. Szacunki są, że tam pod 300 tysięcy ludzi zostanie. Tak, i że to jest bardzo dużo. Okej, no to 300 tysięcy ludzi to jest 100 tysięcy mieszkań. Czyli to mamy, luka mieszkaniowa jak wynosi 350 tysięcy mieszkań, budujemy 200 tysięcy mieszkań, to jest pół roku budowania dla Ukraińców. Okej, no więc tutaj ja jakby... Chciałbym, żebyśmy rozumieli, że coś takiego jak luka mieszkaniowa to jest w zależności od tego, w jaki sposób my analizujemy dane. Jasne. Według jednych są, według innych szacunków jest ta luka, według innych nie ma. Według Jasne. Jednych szacunków ludzie z Ukrainy zostaną, według innych nie zostaną. Tak, więc tak. Niech są szacunki, że 5 milionów Ukraińców. Chciałbym, żebyśmy rozmawiali o faktach. Fakty są takie, że mamy rekordowo wysokie stopy procentowe, najwyższe od wielu, wielu lat. Zdolność najniższą od wielu, wielu lat. No to się musi odbić na popycie. Musi się odbić, ok. Czyli teraz, żeby było trochę optymistycznie, jak to mnie na kanale, jak to wykorzystać? Wykorzystać to jest złe słowo, bo to jak brzmi jakby... Brzmi negatywnie. Jak odnaleźć się w tej sytuacji, to jest dobre słowo. No jeżeli mówimy o nieruchomościach i powiedzmy od strony, że ktoś kupującym jest, no to dla niego to będą złote czasy teraz. Czy czekać. Dla ludzi kupujących nadchodzą złote czasy, bo do tej pory było tak, że sprzedający był sprajtem. A kupujący był pragnieniem. Wiesz co, tylko mówimy o sytuacji, kiedy ktoś kupuje dla siebie, tak? Bo jeżeli na przykład mówimy o fliperach, których pewnie dużo ogląda ten kanał, no to ja ciągle stoję na stanowisku, że przy tak dużej inercji i opóźnieniu, jak na rynku nieruchomości, flipowanie jest mocno kryzysoodporne. No bo tak naprawdę, jeżeli cykl sprzedaży mieszkania wynosi od tygodnia, tak? Flip na brudno posprzątane, do 3-4 miesięcy,
To nie powinno to bardzo wpływać. Według mnie flipa, że będą mieć złote czasy teraz. Złote czasy będą tanie kupować. Jak zaczynaliśmy, jak ja w ogóle cokolwiek miałem wspólnego z nieruchomościami, to był rok 2010, wtedy pomagałem przy kredytach, ale zinwestowanie w nieruchomości dopiero był 2012 rok. I od 2012 do 2014 ceny dalej spadały. Tak, bardzo mocno. Dokładnie do sierpnia 2013. Pies kulawą nogą się nie interesował nieruchomościami. Tak. I wtedy najlepiej chodziły flipy, ponieważ można było naprawdę bardzo tanio kupić mieszkanie. Czyli im bardziej skrajny sentyment do nieruchomości, tym fliperzy mają więcej do robienia, bo mogą taniej kupić. Pod warunkiem, że umieją dobrze negocjować. No, zdecydowanie. Tak. Super. Czyli konkluzje z naszej rozmowy dzisiejszej, Ronald, bo też nie chciałbym, żeby to wyszło za długo. Dobra, to tak. Rozmowa. Żeby nie było za długo. Nie wiemy, kiedy stopy spadną. Wiemy, że będą dalej podwyższane. To wiemy raczej na pewno. No, tak można powiedzieć, że to raczej jest pewne. Czy dojdą do poziomu 10%? Według mnie oprocentowanie kredytów hipotecznych przebije 10% i to już za kilka miesięcy. Dla nowych kredytów, dla starych to wiadomo, marża może być inna, rozumiecie sami. Jedno zdanie komentarza z mojej strony. Mam jeden taki kredyt, własny kont biznes. Może ktoś z Was się ubrał w taki kredyt w banku, dużym polskim banku. Znam ten produkt. Tak. 8,70 obecnie mam oprocentowanie na tym kredycie. Ale słuchaj, no jeżeli mamy WIBOR 3-miesięczny na poziomie 6,30, marża 1,7, to masz 8% dla nowo udzielonych kredytów. Rany boskie, faktycznie. A dla stałego oprocentowania podejrzewam, że będziesz z 8,5. No a jeżeli nie weźmiesz najlepszej oferty, to masz już pod 10. To czekaj, to jeszcze jedno pytanie, zanim podsumujemy. Co ze stałą stopą? Co na dziś? No, nagrałem film 5 razy nie dla stałego procentowania. Okay, czyli wiemy. Możecie ten ale film oczywiście obejrzeć. Nagrałem też 5 razy tak dla stałego procentowania. Natomiast chciałbym, żebyście rozumieli, że no, stałe oprocentowanie jest na okres 5, 7 i nawet 10 lat. No tak. Ten, kto dzisiaj będzie się szarpał na oprocentowanie na 10 lat z oprocentowaniem w okolicach 10% w skali roku, tak. No to jest ryzykowne. On zakłada się z rynkiem, tak? Że rynek, zakłada się z rynkiem w taki sposób, że jego oprocentowanie będzie niższe niż te, które da rynek przez 10 lat, średnie 10 lat. I według mnie, jeżeli ktoś dzisiaj weźmie takie oprocentowanie i zostawi ten kredyt na 10 lat lub nawet tylko na 5, to straci. To straci. Według mnie te stopy spadną. Nie może być takiego WIBOR-u na poziomie 8% powiedzmy cały czas. Szczególnie, że w celu inflacyjnym mieliśmy wpisane tam 2,5 plus minus 1%, nie? Więc jakby NBP raczej oscyluje, skoro taki jest cel inflacyjny. 2,5% to jest górny albo 3,5%. No to i tak jest. No to 3,5%, jeśli NBP oscyluje w takim celu inflacyjnym, no to WIBOR powinien być na poziomie 3% w takim razie, nie? Jakoś tak. No. Są takie specjalne wzory tego, ale wróćmy do konkluzji. Więc będzie bujało rynkiem. Może pójść do góry, część nieruchomości, takich, które na przykład łatwo kupić dalej, bo jest zdolność, bo jest popyt i tak dalej. Czyli kawalerki na przykład. Albo mieszkania dwupokojowe. Dużo rodzin z dziećmi przyjechało, matek z dziećmi. Potrzebują mieszkania dwupokojowego. Więc takie mieszkania mogą być wcale, rynek pierwotny może się przestawić na takie mieszkania i też będą, powiedzmy, one szły do góry, ale część może spadać, będzie bujał, będą okazje. Trzeba wykorzystać. Trzeba, Trzeba się odnaleźć. Tak. Pomóc tym ludziom, którzy będą chcieli sprzedawać, kupić. Jak to ładnie zabrzmiało. Bylebyśmy nie musieli sobie pomagać nawzajem, miałem dość dużo hipotek, ale trzymamy się, ale ciągle właśnie zastanawiam się. Ale Wojtek, no jak brałeś kredyty, to rozumiałeś przecież, że sobie mogę powiedzieć. Ale po pierwsze, po drugie, jeśli ja brałem kredyty w 2013 roku i kupowałem nieruchomości wtedy, no to dzisiaj jest 100% już więcej. Już 9 lat spłacasz, to już i też oddałeś na tyle dużo kapitału, że podwyżki 100% aż tak bardzo Ciebie nie dotykają. Tak, tylko że jakby no... Dotykają tych, którzy są na samym początku spłacania kredytów, tak, bo wtedy masz najwięcej odsetek do oddania. Tak, no i też mówimy jakby tutaj, że ten kanał oglądają nie tylko osoby, które siedzą mocno w rynku nieruchomości, ale też pewnie pojawiają się osoby, które gdzieś tam szukają tego typu wiedzy na YouTubie. No i faktycznie mogą być w sytuacji, gdzie kupili mieszkanie pół roku temu na kredyt, nie? Albo na przykład we wrześniu czy październiku zeszłego roku, bo przecież była masa tych kredytów udzielonych, rekordy byli. 20% wszystkich kredytów, mówimy o wolumenie łącznym, to jest udzielonych właśnie, gdy stopy procentowe były bliskie zero. No właśnie. 20%. Czyli co piąty kredyt 125 miliardów, a łącznie jest coś 510 miliardów wszystkich zobowiązań, które mają gospodarstwo domowe w Polsce, to jest 510 miliardów, około, tak już nie pamiętam tych liczb dokładnie, i około 130 miliardów to jest hipoteka udzielona, kiedy stopy były na zero. Więc ci ludzie mają teraz drastyczne podwyżki stóp. Część z nich na pewno zdecyduje się na sprzedaż, na 100%. Czyli podsumowuję. A jeszcze chwileczkę o nieruchomościach. No. Inwestowanie w nieruchomości, krótki najem. Dzisiaj na przykład, tak. Powiedzmy Bieszczady, Ustrzyki Dolne, tam gdzie my kupujemy mieszkanie, kupiliśmy z moją żoną mieszkanie. Mieszkanie takie jak nasze można wynająć tam na przykład za 400 zł za dzień. Powiedzmy, że mieszkanie jest wynajmowane 20 dni w miesiącu, 8 tysięcy. No to masz 8 tysięcy złotych. No,
rata na taki kredyt, rata na kredyt na to mieszkanie nie jest 8 tysięcy złotych. No tak. Także patrząc nawet po tak ekstremalnych stopach, to dalej się spina. Nie każda inwestycja, tak, ale jednak. Tak. Więc to też jest ważne, jeżeli mówimy o podsumowaniu, że tak dalej można zarabiać na wynajmie. Tak. No, ceny w hotelach i w ogóle właśnie wynajmów krótkoterminowych znacząco wskoczyły w górę, tak, mhm, dużej inflacji nawet. Ronaldo. Podsumowując, nie spodziewamy się spadku stóp, wręcz spodziewamy się ich wzrostu, nawet może powyżej 10%, no WIBOR prawdopodobnie może, będzie. Może być, 10. Tak, to jest zasięgu, naprawdę poważnie mówię. Nie sugerujemy się, znaczy raczej nie sugerujemy, żeby spłacać na razie jeszcze kredyty, nie? Że jak masz, to jest wasza decyzja, na co masz wydać pieniądze, tak, tak, masz gdzieś zarobić powyżej, oczywiście. Kolejna rzecz, fliperzy niech śpią spokojnie, bo umiejętność negocjacji i wyszukiwania dobrych okazji jest zawsze przydatna, nieważne czy to jest rynek z wysokimi stopami, czy... Na dużym stopniu ogólności, tak. Na dużym stopniu ogólności. I trzy, nie mamy złotej kuli, idą bardzo ciekawe czasy. Mamy, ale, ona nie mówi prawdy. I przecież złotej w ogóle, to chyba nie jest, to szklanej kuli, tak? Właśnie, to nie szklana. Słuchajcie, chcielibyśmy Wam dzisiaj dać jakieś bardziej konkretne informacje, no ale... Ale to są bardzo konkretne informacje. Będzie bujało rynkiem nieruchomości, pojawią się okazje. Tak, natomiast no, nie, nie powiemy, w którym dniu. A jeżeli potrzebujecie finansowania, to ważne jest, żebyście odezwali się do ludzi, którzy potrafią w tym rynku się teraz odnaleźć, jeżeli chodzi o pomoc przy kredycie hipotecznym. No, też jest. Czyli na przykład do ARM kredyty. No tak, no tak. Słyszałem, że są dobrzy, ale nigdy nie korzystałem z ich usług. No widzisz. Ronald, wielkie dzięki za kolejną wizytę. To była przyjemność Cię gościć. Dziękuję. Mam nadzieję, że spotkamy się w równie ciekawych czasach, a może dobrej prosperity dla naszego rynku, ale też dla wszystkich Polaków. Tego sobie życzymy. Oglądajcie, subskrybujcie, łapka w górę. Dzięki, że jesteście. Cześć. Cześć.